ostatni dzień w tym roku na budowie. Pokażę wam, co udało nam się zrobić przez 12 tygodni, a co zostało do zrobienia. Jak widzicie, ściana szczytowa już stoi. Jesteśmy na poziomie przyszłego dachu. Została nam tylko struktura dachu i zadaszenie. Niestety nie udało się tego zrobić przed świętami. Co prawda, chłopaki pracują jeszcze do soboty, ale nie sądzę, żeby im się udało, bo jeszcze mamy sporo pracy przy innych rzeczach. Wygląda przód budynku. Stara część i tutaj mamy nową część, dwa piętra. Jesteśmy w środku. Od poprzedniego razu za dużo się nie zmieniło na dole, na parterze, ale natomiast najwięcej pracy przybyło na pierwszym piętrze. Jesteśmy w tym momencie w czymś, co było wcześniej moim biurem. Już dawno nie jest, bo ani nie ma sufitu, ani nie ma ścian. Musieliśmy zrobić całą nową podłogę dla mieszkania na poddaszu. Stąd te belki stalowe, które podtrzymują belki drewniane, które tworzą strop. I musieliśmy wzmocnić dach. Jeszcze wam pokażę na górze. Jesteśmy. Najwyższa część naszego budynku. Miejsce, w którym będzie sypialnia z łazienką dla trzeciego mieszkania, czyli poddasze. Mamy już tutaj podłogę, nową podłogę, która stoi na stalowych belkach, która jest sparta stalowymi belkami. Ta część dachu zostanie podniesiona, dzięki czemu uzyskamy jeszcze więcej powierzchni użytkowej. I mamy jeszcze jedną ciekawostkę. Tutaj ta konstrukcja stalowa została specjalnie zrobiona po to, żeby wesprzeć komin, który jest na dachu, wystaje z dachu. I tak, żebyśmy mogli rozebrać komin do samego dołu poniżej. To co widzicie, tam są stare kanały kominowe, które w tym momencie będziemy rozbierać. W tym miejscu już zostały rozebrane, dlatego też mamy to wsparcie. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Plan jest taki, żeby po świętach otworzyć ten dach i stworzyć lukarnę. To się nazywa tutaj Dormer Window. I zwiększyć jeszcze bardziej przestrzeń użytkową tego pomieszczenia. Tam będzie otwarcie, będzie przejście do łazienki, tu będzie sypialnia, a tam będą schody. I mamy pierwsze piętro w dobudowanej części. Tam będzie jedna sypialnia, tu będziemy mieli łazienkę w tym miejscu. Później korytarzem będzie się przechodziło do salonu z kuchnią. Tu będą dwa okna w salonie. Tu będzie kuchnia na tej ścianie. Będziemy przechodzić do kolejnej sypialni w tym miejscu. Tamta ściana zostanie przesunięta bliżej i będziemy mieli taką małą, fajną sypialnię. A w tym miejscu będzie wejście do mieszkania, czyli będziemy wchodzić tu. I przechodzić w tamtą stronę. A tutaj będzie się zaczynało kolejne mieszkanie. Będzie kuchnia z salonem i wejście po schodach. Wejścia nie będzie. Wejście po schodach w tym miejscu. Tu do góry. I tak jak wam pokazywałem, na górze będzie sypialnia i kolejna łazienka. 12 tygodni minęło nadzwyczaj szybko. Budowa różni się od remontu wieloma aspektami. Przede wszystkim należało się o wiele więcej czasu i pieniędzy na rzeczy, których się nie, człowiek nie spodziewa. Tyle w tym roku. Wracamy po świętach, po nowym roku. I dalej będziemy kontynuować tą budowę i będziemy przekształcać ten budynek na 3 mieszkania. A może nawet na 4, zobaczymy.